Rafał Wandzioch, zapraszam na sport. Lech Poznań nadrobił ligowe zaległości. W środowy wieczór w meczu drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzył się z Miedzią w Legnicy. Kolejusz przeważał, ale nie zdołał wywalczyć kompletu punktów. Mecz z Miedzią zakończył się remisem 2-2. Bramki dla Lecha zdobyli Marchwiński i Iszak, natomiast dla gospodarzy trafili Narsing i Mazuras. Więcej o tym meczu słyszą Państwo w jutrzejszym serwisie. Nawet 9 tysięcy kibiców obejrzy zmagania sportowe w hali Arena, a przynajmniej takie są plany. Dziś ruszył przetarg na przebudowę tego obiektu. Bardzo się cieszymy, że 27 stycznia finalnie otrzymaliśmy ostateczne pozwolenie na budowę, dzięki czemu możemy ogłosić przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Podejrzewamy, że tak jak przypuszczamy, ten przetarg potrwa z pewnością około 4 miesięcy i po wyborze generalnego wykonawcy będziemy mogli już przystąpić do prac związanych z przebudową areny. Nie zmieni się zewnętrzne na bryła areny, czyli to, co poznaniacy widzą przejeżdżając obok Parku Kasprowicza, będzie nadal tym samym kształtem, który dobrze znamy. Natomiast bardzo, bardzo mocno poprawimy funkcjonalność areny oraz warunki, które pozwolą nam na organizację wydarzeń o wiele większych i cenniejszych dla Poznania. Przede wszystkim płyta, poziom areny na poziomie płyty zostanie obniżony o 6 metrów, dzięki czemu zwiększymy liczbę miejsc na trybunach, a także na płycie. Po przebudowie dzięki temu będziemy mogli pomieścić wydarzenia nawet do 9 tysięcy mieszkańców, do 9 tysięcy uczestników. Zmiany w Warcie Poznań. Transakcja, w wyniku której właścicielem Warty Poznań S.A. została spółka DD12 Lab, została unieważniona. Jest to spowodowane niewywiązaniem się z jednego z zapisów umowy, czyli podpisania współpracy sponsoringowej między Wartą a Space Digital Group. W związku z tym pakiet większościowy akcji wrócił do poprzedniego właściciela, czyli Bartłomieja Fariaszewskiego. Koniec zwycięskiej pasy Szczypiornistek z Gniezna. Po 4 ligowych wygranych z rzędu przyszła porażka w Kobierzycach. Drużyna z Gniezna w ostatnim czasie przyzwyczaiła swoich kibiców do zwycięstw. Po trudnym początku sezonu na poziomie PGNiG Superligi MKS Urbis odnalazł dobrą formę. Pierwsze minuty wtorkowego starcia mogły sugerować, że podopieczne Roberta Popka będą w stanie powalczyć z faworytkami z Kobierzyc jak równy z równym. Na początku tej pierwszej połowy bardzo dobrze wypadła w bramce nasza bramkarka i ona w głównej mierze trzymała wynik. My w ataku sobie w miarę radziliśmy. Niestety w pewnym momencie w pierwszej połowie popełniliśmy 16 błędów. No to jeżeli gramy z takim przeciwnikiem jak tu gospodynie, no to one bezlitośnie to wykorzystywały. Z tego wyprowadzały szybkie ataki no i nam odjechały po prostu. Ostatecznie KPR gminy Kobierzyce zwyciężył 34-20. Gospodynie potrzebowały kilku chwil, by znaleźć rytm meczowy. Na początku zaczęliśmy, wydaje mi się, że nerwowo, a już po zmianie stron byłyśmy bardziej skuteczne i z minuty na minutę przewaga rosła. Dla Kobierek była to pierwsza wygrana od 3 stycznia. W międzyczasie drużyna prowadzona przez Edytę Majdzińską przegrała 2 mecze ligowe i jedno w ramach European Cup. W tych drugich rozgrywkach zaliczyła także remis. Większość dziewczyn wróciła na dobre tory fizyczne, że wyglądało już to dzisiaj dobrze. Po lekkiej niepewności na początku meczu, potem już graliśmy w swoim rytmie, tempie i swoją piłkę ręczną. Porażka nie wpłynęła negatywnie na zespół z Gniezna. W Grodzie Lecha wszyscy mają świadomość, że jako Beniaminek trzeba się liczyć z możliwością wysokich porażek. Myślę, że troszkę nam się przyda taki kubeł zimnej wody. My najważniejsze mecze mamy jeszcze przed sobą, także szykujemy się na Koszalin, który mamy w sobotę. Po tym meczu no niestety musimy szybciutko zapomnieć i szukać punktów dalej. Spotkanie z Młynami Stoisław Koszalin rozpocznie się w sobotę o 19:00. Będzie to ważne starcie dla układu tabeli. Gnieźnianki są w niej sklasyfikowane na 8, natomiast rywalki z Koszalina na 9 miejscu. Zwycięstwem powrót ligowego grania uczcili za to piłkarze Ręczni Grunwaldu. Poznaniacy wrócili z kompletem punktów ze Świdnicy.
Po długim okresie przygotowawczym przyszła pora na weryfikację. Poznańscy szczypiorniści w pierwszym ligowym spotkaniu w 2023 roku mierzyli się z drużyną ŚKPR-u Świdnica. Grunwald wywiózł z wyjazdu wygraną, pokonując gospodarzy 27-25. Całe spotkanie było pod nasze dyktando. Pierwsza połowa co prawda trzema bramkami, ale już mieliśmy w pewnym momencie 7 bramek przewagi. Drugą połowę trochę niemrawo, trochę straciliśmy tej przewagi. No i końcówka, odjechaliśmy znowu zespołowi ze Świdnicy na 6 bramek. Posypały się kary w ostatnim fragmencie, praktycznie 5 minutach. Co chwilę dostawaliśmy kary dwuminutowe i ten wynik po prostu został zniwelowany do 2 bramek. Najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie z Poznania był Kacper Siejek, który zdobył aż 11 bramek. Jestem bardzo zadowolony z tego zawodnika. W tym meczu 100% skuteczność i z rzutów karnych, i z, praktycznie z pozycji, z kontry. Uważam, że na ten moment jest taki lider gdzieś na skrzydle pod względem skuteczności. W czasie zimowej przerwy poznańska drużyna pracowała nad dodaniem do swojej gry kilku elementów, które pozytywnie wpłyną na wyniki. Zawodnicy, z tego co z nimi rozmawiam, to są zadowoleni. Ja patrząc w protokół i swoje statystyki też widziałem, że każdy praktycznie z zawodników uczestniczył w akcjach ataku, w akcjach obronie, więc mają więcej takich obowiązków na boisku. W następnej kolejce drużyna z Poznania ponownie zagra na wyjeździe. Grunwald zmierzy się z wiceliderami grupy B pierwszej ligi z Legnicy. To jest trudny przeciwnik. W odróżnieniu do zespołu Świdnicy, prezentujący lepsze warunki fizyczne, ale będziemy chcieli się postawić i może pokusimy się o jakąś niespodziankę. Analizowałem ten zespół, wiem, że mają mocne skrzydła plus mocne rozegrania. Spotkanie MSPR 7 Miedź Hura z Legnica WKS Grunwald Poznań rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:30. Przed startem zimowych ferii sekcja taekwondo AZS-u Poznań podsumowała miniony rok. Zarówno zawodnicy, jak i trenerzy mieli powody do dumy. Wielu młodych, jak i trochę starszych adeptów taekwondo w miniony piątek zebrało się w budynku AZS-u Poznań, by upamiętnić osiągnięcia klubu w 2022 roku. A było ich sporo. Zajęliśmy drugie miejsce w systemie sportu młodzieżowego w Polsce, więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Poza tym zawodnicy AZS-u wywalczyli 6 medali na klubowych mistrzostwach Europy, 14 medali na Pucharach Świata czy 31 krążków na Pucharach Polski. Dla nas najważniejsze były dwa turnieje w tym roku, w zeszłym roku. Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. I tak jak z Mistrzostw Europy jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tam Ola zdobyła srebrny medal, no to niestety Mistrzostwa Świata no nie wyszło tak jak powinno. Ola przegrała pierwszą walkę, Karol wylądował w szpitalu, bo Mistrzostwa Świata odbywały się w Meksyku, bakteria się dostała, no i niestety zakończyło się to szpitalem. Obroniłam tytuł wicemistrzyni Europy i udało mi się stanąć na podium Grand Prix, co jest bardzo prestiżowym startem, więc można zaliczyć do udanych. Sekcja taekwondo AZS-u Poznań to nie tylko seniorzy, lecz także liczna grupa młodszych zawodników. Jak widzieliśmy, to mamy całkiem sporą gromadę maluchów. Z każdym rokiem są coraz więksi, coraz starsi i mamy więcej możliwości do kopania razem albo do tego, żebym ja mogła spojrzeć na nich, jak są, zaczynają trening przede mną, na przykład mogę ich poobserwować i widać naprawdę parę fajnych talentów. Rok 2023 będzie bardzo intensywny, zarówno dla seniorów, jak i młodszych zawodników. W grupie seniorskiej Mistrzostwa Świata w maju seniorów, natomiast grupa juniorska, główny cel to Mistrzostwa Europy Juniorów i tak samo w kadetach Mistrzostwa Europy Kadetów. Dla seniorów najbliższy sezon będzie wyjątkowo ważny. Toczyć się będzie walka o kwalifikacje na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.